Wróciłem. Godzina już sporo po 16. Słońce, jak widzimy, już zachodzi. Ale jeszcze myślę, że zdążymy im dać papu i coś ruszyć. Nie ma czasu na ganianie, ale nagramy, bo jest jedna pani mnie odwiedziła. Tutaj czerwona spinka zleciała. Mi się wydaje, nie, siedzi tam. O. Murzyny czarny wykorące, czerwona spinka i rodową chyba ma, czy jakąś, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, czy zwykła, czy groszek, ale i jeszcze w dzienniku tam Budapeszt i taki młody łaził. To podrzucił ktoś. Nie wiem, może chory jakiś. Ktoś przyjechał, rzucił, bo to jest... Ja już go widziałem. Pisklak chodzi, o, tu jest. Gdzie on jest? Tutaj gdzieś. A jest, to ma. To ledwo łazi. Niby w dziobie. Coś tam chce jeść, czyli jak je, to chce żyć. A ten ciemniaczek, gdzie ona jest? Ona jest tutaj, na dachu. Tak, tam ma rodowitą i czerwoną spinkę. I zaraz ją złapiemy. Oni chcą latać. Patrzcie, co się dzieje. O. Zaraz polatata, spokojnie. O kurde. Ale to łapię tą ciemną. Zleć, bo to chyba jest groszka, nie jestem pewien. Nawet bym nie wiedział, tylko rzuciła się w oczy, bo gorąca. W sumie to mogę się po niej tutaj rozpatrzyć, bo... Ale nic nie widzę już. Widzę tą białogonkę, jedną z czerwoną spinką, to jest moja. Bocian wykorące to mój. To tylko to chyba jest. No takie gołębie teraz. Tak, to jest groszka. Nie jest zła nawet. Z chęcią zostawię sobie. Jakby chciała tutaj zostać. Chociaż nie wiem, o, co oni robią. A jak puszczę, to będą klepać, bo to nie ganiane. A jak się gania raz co dwa, co trzy dni, to jest sito na tym niebie. Tam jeszcze przy poidełku jest jasny, się dopierze. Poleciał teraz, o drugi, widać, te ostatnie młode się pierzą. Tak, to młody jest. O, jest tych młodych, to ostatnio, że przejrzał to. O, młodych dużo złapać się nie dało. Naprawdę, większość to starych. Większość starych. Mój młody. Po tych ciemnych muszę się patrzeć, bo ja mam poobrączkowane wszystkie. A gdzie jest tamta? Gdzieś po ziemi sobie chodzi, tam chodzi. Tak, czarna groszka. Tutaj jest. Ładny, równy. Serek tak w miarę, widzę. Też się pierzy jeszcze. Może tatka, bo jemu tam naprzywoził coś ostatnio, tych gołębi, ja nie wiem, to czerwone motyle, nie motyle, tam różnych tych gołębi mu nas woził. Ale zaczął to ganiać, to... Jezu, ja tu wysypałem 1,5 kg na tą ziemię i nie ma. Faktycznie. Dobra, trzeba iść po pszenicę. Mała postać i zobaczcie. Teraz został taki miszmasz. Tamte dwa worki, co kiedyś pokazywałem, tych mieszanych, to sypałem tak po pół kubeczka jednego, drugiego. Jak widzicie, tutaj jest wszystko. Wszystkiego jest po trochu. Słonecznika widzę, jest dużo. Pewnie jakieś proso. Rzepaku jest stanowczo mało, co mnie cieszy. Chociaż nie, jest rzepak, tylko na dół spadł, bo to małe kuleczki, a tu co się dzieje? O, niech podziobią. Córka mi zrobiła kawkę, przyniosła. Poczekam jeszcze 10 minutek, ale mówię, szału nie ma, nie chcą chodzić. Znaczy, inaczej. Chodzić to pół godziny, to wylatają mi tutaj, to tam bezproblemowo. Tylko, że raz, że nisko, a dwa to tak klepią, jedne w jedną, drugie w drugą. O i to tak, niby już i dwukrotnie był jastrząb. No, ale gołębie nie są złe. Siąsia tutaj był i
Mówi, jak zobaczył te gołębie, mówi też chłopie, mówi, kurde, one na żywo dużo lepiej wyglądają jak w YouTube. Tam zobaczcie, jaki rozpierzony białoogonek młody. Mówi, coś ty im zrobił, bo u niego tam ze 20 sztuk to nie chodziło. Mówi, się podpierają dziobami. Ja mówię, no to co, na co czekasz? Mówię, żołądkowe krople, potem probiowetu im daj i zobaczyć, jak się gołębie wyprostują. Teraz byłem, te krople żołądkowe im tydzień temu dał, nawet jeden gołąb nie zostaje na dachu. Mówi, zobacz, gołębie całkowicie inne. No, żołądki zaczęły im pracować i się poprawiło im. I probiowet oczywiście nie pojedzie, nie kupi, bo to najlepiej jakby mu zaniósł, podał, dał wszystko. No, musiałem mu swój dałem, tam zostało mi sporo, to razem ze strzykawką wytłumaczyłem co i jaki, ale nie widziałem się z nim jeszcze od tamtego czasu, ale mówi, tak jak powiedziałeś, te żołądkowe krople dałem i gołębie inne, mówi, od razu mówi, nawet nie musiał długo czekać, zobacz, wszystko chodzi, wszystko, nawet te co po kominach tam siedziały pokulone, to... A ja skądżem wiedział o kroplach? Raz, że mi zadzwonił Adrian z Iskierniewic i podpowiedział. Pomogło, a dwa, że no i Tomek kiedyś to pokazywał. Tu jaki młody, białoogoneczek. O, ten to jest lalka, laleczka. O, bez kuperka. Piękny, piękny. Jest sporo takich naprawdę fajnych młodziaczków, chociaż młode to tak patrzę, że wszystkie takie fajne, zgrabne te gołąbki. O, tu następny białoogon bez fartuszka, bez fartucha czy bez kupra, aj nie wiem, dla mnie wiem, że białoogonek ładny bez kuperka i tyle. Takich wylotów jasnych w ramce jest pasiata białoogonka młoda, gdzie ona jest, widziałem ją przed sekundą tutaj, to jest właśnie, o jest tutaj, chodzi. Jest białogoneczka jedna taka, jedna jest bez kuperka, jest wylot, a tych plecatych też jest sporo. Dobra, to gdzie to koroniate jest? Do budy by się wpakowało? O, one chcą latać. O, żałowniki są. Jest wylot, wylot na 11 i białoogon. Ale teraz i wiaterek się zrywa na wieczór, no tak było pięknie, no. Nawet jednej chmurki. Patrzcie, co się dzieje. Młode. Stare to w półkach siedzą. A młode chcą latać. Dobra, nie przedłużamy, co? No teraz zostawiły sporo, ale wyjedzą jeszcze do wieczora. O, jest i ten plecaty. O, wylot w wyramce. Też bardzo ładny. Szczupła główka. Miły dla oka. Gdzie on uciekł? Tutaj jest. Fajny ma taki serek, nie za duży, ale jest jeden, a to ze starych moich będzie, jeden groszek, co ma tak na pół serduszka i urwane ma na biało i on jest do wykasowania, ale to zobaczymy co będzie, bo ja coś czuję, że one jeszcze w tym roku sobie potańczą. Ja teraz nie mam czasu, ale tu jest białogoneczka, tylko już stara, bo widzę po spinkach, ale o. To jest piękna sztuka. O, dobra, pauzujemy. Łapię tamtą ciemną i w górę. No i dobra, jedziemy z tym koksem. Jest tego, kurde, koniec. One, jak wypędzam wszystkie na dach i zamknięte są drzwi, to one już wiedzą. One już wiedzą. Tam pod słońce będzie ciężko nagrywać. Dwa się nie zerwały. O. O, będzie ta szły trochę do góry, czy nic? No, widzę, już coś kombinują. O, dobra, trzeba postawić chyba tykę. Może, żeby tak nie klepały, bo już słyszę, że coś tam klepie. O, tam poszły klepaki. Już klepią, odskakują. O, górą klepią. Słychać. Działem im niekoniecznie latanie w głowach. Spazuję i postawię tykę. Ale żem standard wywalił. O, i tam chodzą. Ja bym nie będę machał, tak tylko postawiłem. O, granda chodzi. Bujną się cokolwiek, czy nie bujną? Nie wiem. Nie wiem, bo
O, Widyń chodzi, klepie. Czerwony. Niby mają chęć się podnieść. Rytm mają fajny. Naprawdę. Rytm mają. Do góry już zaczynają ciągnąć. Nie ma czasu. Nie ma czasu, mówię, ale nie ma co narzekać. Idą. Ciągną do góry. O. Bez gwizdania, bez niczego. Bez tykano. Ładnie chodzą. Podoba mi się. O, idą do góry. Idą, idą. Zobaczcie już, jaki kawał poszły. No. A w głębniku. Tutaj takie wszędzie muszą być czyste. U mnie nie ma, że jakiś gołąb gdzieś zostanie. Bo w głębniku wszędzie jest czyściutko. Nie ma, jak coś nie chciało chodzić, to było wywiezione. Został tylko ten Budapeścik i chyba to trzeba będzie mu skrócić męki i murzynka się tam schowała. Nie wiem, sprzątać, nie sprzątałem, żona dzwoniła, opierdzielała. A coś jej robię i nie sprzątam. Będzie mi się wpierdzielała. Żartuję, wysprzątam tylko. Teraz ten weekend to było... Poszedłem na grzyby z mokrym, przewiało, zawiało i... O, idą. Idą tam na sąsiada. O, trzymają sobie dystans swój. Jeszcze się podnoszą. Idę bliżej, może ktoś gdzieś gania, ale wątpię. Sąsiadom za lasu ponoć gołębie poszły. Nie wiem, tak mi opowiadali, że latali w sobotę żardowie po rynku i wykupywali. Ale oni już pękły. Ale są kawo teraz. Ładnie poszły teraz. No. Teraz ładnie. Zobaczcie. Idą. Nie trzeba się ich zbytnio prosić. Idą. A tu już odpękła taka część. Idę tam z tej strony domu, jak stoję. Mam najlepiej nagrywać, a jeszcze lepiej to na polu. Tam jak wyjdę na pole, to tam już jest całkowicie fajnie. Tu z nimi jest strach, bo o tej porze jakby odeszły, ale zobaczcie, jak one poszły. Elegancko. I to są gołębie, no po prostu raz dziennie. Ale gołębie młode. Klepią tam, chodzą, jadą na kitach do dołu. O, teraz to już ze 20 sztuk tam składa skrzydła i lecą na dół. Masz pance, widyny. Czajki chyba z nimi. Czajka to na pewno jedna. O, masz pance czarne, czerwone. Składają skrzydła, lecą na dół. Chodzą gołąbki. Jastrzębi nie ma, nic nie ma, nie. No to ładnie poszły do góry, aż jestem zdziwiony. Ale już się rozdzieliły. O, tyka. Mówię, wieje. Wieje, o. Tak na razy zawiewa właśnie. Bez sensu. One. O, dobra, kładę tą tykę. Pochodziły 5 minut. Teraz przy dachu pewnie pochodzą sobie z pół godziny. A to są gołębie takie jakieś dziwne, ja nie wiem. Pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się.